Lech w tych pucharach przyzwyczaił do tego, że nie może być łatwo, miło i przyjemnie. W meczu numer 1 Kolejorz wygrał z Didelange 2-0 i w czwartek chciał przypieczętować awans do kolejnej fazy rozgrywek. W rewanżu jako pierwsi do siatki trafili jednak gospodarze, a konkretnie Mehdi Kiriş w minucie 36 i zrobiło się gorąco. Nie byłem zadowolony z pierwszej połowy. Zostawiliśmy przeciwnikowi zbyt dużo miejsca, a przecież zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że będą oni walczyć do końca. Rozmowa w szatni mobilizująco podziałała na piłkarzy Lecha, którzy w 60. minucie odpowiedzieli golem Joela Pereiry po podaniu Gio Citajszwiliego. Obie strony miały swoje szanse, ale były nieskuteczne i starcie zakończyło się remisem 1-1. Przewaga z pierwszego meczu pozwoliła Lechitom awansować do Ligi Konferencji Europy. Dodajmy, że żaden inny zespół nie będzie jesienią reprezentował Polski na arenie międzynarodowej. Odpadnięcie z Luksemburczykami byłoby wielkim dramatem, więc na szczęście gol Joela Pereiry trochę ostudził zapędy Luksemburczyków, którzy zwietrzyli szansę. Chciałbym pogratulować drużynie i sztabowi awansu do fazy grupowej. Taki był nasz cel i wspólnie go osiągnęliśmy. To dla nas bardzo ważne. Istotne z punktu widzenia Lecha było też losowanie rywali w następnej fazie rozgrywek. Kolejorz trafił do grupy C, w której przyjdzie mu zmierzyć się z drużynami z Hiszpanii, Izraela oraz Austrii. Gdyby Villarreal, Austria Wiedeń i Hapoel Berszewa były rywalami Lecha, na przykład w fazie grupowej Ligi Europy, to również byśmy nie narzekali, bo to jest taka dosyć silna grupa jak na Ligę Konferencji. Villarreal to zespół, który w ubiegłym sezonie dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też rywalizacja z Austrią Wiedeń, z którą Lech grał już z powodzeniem w Pucharze UEFA w 2008 roku. Europejskie puchary to przywilej, ale i duże wyzwanie, zważywszy na dalszą grę na trzech frontach. 20 meczów przez najbliższy okres. Znowu boję się o kontuzję, znowu boję się o to, czy ta maszyna wróci na odpowiednie tory. Trener Van den Brom powinien jak najmocniej się odciąć od tego, co było, od stylu, od atmosfery, od tych problemów, które nie omijają jego zespołu od początku tego sezonu. Jeśli Lech będzie potrafił to zrobić, to tak naprawdę można na tym tylko zyskać. Zanim jednak Lech powalczy o wyjście z grupy Ligi Konferencji Europy, czeka go gra na krajowym podwórku. W niedzielę o 17:30 zespół Van den Broma powalczy przy bułgarskiej z Piastem Gliwice.